Odjebała się tak mocna akcja, że wszyscy będziecie w szoku. Miałam właśnie dwóch klientów pod rząd. Pierwszy, wszystko ok, masażyk to był, wspólna masturbacja, git. Później kolejny przyszedł i ogólnie gadamy. Ja przez telefon pytam, czy to twoje pierwsze spotkanie z trans dziewczyną i tak dalej i spoko. I on mówi, że tak, tak, że przyjdzie i to, jeszcze dopłacił mi dodatkowo stówę, żeby gała była bez loda, więc w ogóle już. I słuchajcie teraz. Ja go zapraszam, on się rozbiera, idzie się myć, zapłacił mi to, tamto. No i ja go jeszcze spytałam dodatkowo jeszcze drugi raz o to, czy to coś tam z trans dziewczynami wcześniej było, czy nie. On mówi, że nie, nie. No i zaczyna się lodzik, on leży, ja się rozbieram. Zdejmuję majtki, odwracam się w jego stronę, a jego poderwało. On nie wiedział, że mam kutasa. On myślał, że przyszedł do normalnej dziewczyny. Ja nie wiem, jak on to zrobił, ale pojebany. Znaczy, no, kurwa. I słuchajcie, i on się nagle ubiera. Ale jak to, jak to? No ja mu mówię. No i w tytule ogłoszenia, i w treści ogłoszenia jest, że jestem shimmer, że jestem aktywna, pasywna. Mówię, co ty sobie wyobrażałeś? Aż ja byłam, kurwa, w szoku. Nie koniec historii, będzie już tylko lepiej. No i on się ubiera, ja ubrana i mówię, no nawet pokazuję mu ogłoszenie, no zobacz, tu masz, tu masz, tu masz, tłumaczę mu. On, że w szoku, Boże, już nigdy nie będę chodzić na takie dziewczyny z portali, coś tam. A ja mówię, no dobra, chuj mnie to interesuje. Już ubrany, ja ten, i ja mówię, nie ma chuja, nie oddam mu pieniędzy, zmarnował mi 20 minut ponad. Mówię, nie, ja muszę zarabiać. I on do mnie wyskakuje z tekstem, czy oddam mu cokolwiek za fatygę? A ja mu odpowiadam, nie kotę. Ja pracuję w agencji towarzyskiej, mam ludzi nad sobą, mówię, nie mogę, zająłeś mi czas, twój błąd. I on podchodzi do drzwi, i już otwieram drzwi, mówię, ha, zarobione, nieporuchane. I on się odwraca i mówi, ale powiedz, jak to działa? O co chodzi? Dlaczego masz penisa? Ja mu tłumaczę, o co chodzi, i to on mówi, tak w tej kurtce, dobra, to niech będzie ten lód. I słuchajcie, przenosimy się z przedpokoju do pokoju, on w tej kurtce, butach, rozpina tylko pasek od spodni, ja na kolana i gała. 3 minuty doszedł, ubrał się szybko i spierdalał. O chuj chodzi, to jest najlepsza historia w moim życiu. Ja zrobię z tego chyba story time na YouTube'a. Naprawdę, pojebany, no, ma nauczkę do końca życia. Ale zobaczcie, wydał, to jednak się pokusił na gałę. Od laski z chujem. Także jak widać, Anielka ma taką moc, że i przez telefon się nie skapnął, i widząc mnie na żywo się nie skapnął, i skapnął się, nawet jak zdjęłam sukienkę się nie skapnął, skapnął się dopiero jak zdjęłam gacie. Pokusił się na ludzika? Pokusił. Chyba już z desperacji, że wydał kurwa 500 zł, ale chuj mnie to interesuje. To jest najdziwniejsza historia z mojej branży erotycznej.